Witam Was w drugiej części przygody z misją Głód Ziemniaczany. Drużyna dotarła na miejsce. Mamy do zbadania całkiem sporych rozmiarów budynek. Zobaczmy, czy tradycyjnie, jak na tą misję przystało, będą na nas tu kretoszczury czekały. Nie zdążyłem dokończyć zdania, a już pierwsze wyskoczyły na nas. Mamy bossa. Może właśnie na nim skoncentrujmy ogień. O, to pójdzie dość szybko. O, boss jeszcze zdążył wezwać towarzyszy. Pierwsza partia kretoszczurów pokonana. Misja łatwa. Nie przynosi zbyt wielu skarbów, zbyt wielu kapsli. Musimy tutaj spotkać się z farmerem. Ciekawe, czy tak jak przy jednej z misji specjalnych będzie nas odwiedzał gość w krypcie. Nie wiem, czy w momencie, kiedy nagrywam tą misję, pokazywałem wam już tego właśnie gościa, a w zasadzie gości. Jeśli nie, to pewnie coś na kanale zagości w najbliższym czasie. Być może będzie to połączone z Lunchbox, z openingiem. Jest to taka ciekawostka. Osoby śledzące materiały z gry Fallout Shelter być może pamiętają misję o buteleczce i kapselku. Ale dość już opowiadania o rzeczach niezwiązanych z tym zadaniem. Bohaterowie eksplorują sobie tutaj poszczególne pięterka. Mamy 2 z 5 zbadane. Ponownie kretoszczury. Nie były one tak jak poprzednie wielkim wyzwaniem. Może być więcej kretoszczurów. Jest boss. Ale zobaczcie, kretoszczur pada na serię praktycznie. Wybaczcie, tutaj małe cięcie misji, niestety nie da się przerwać. Kontynuujemy zatem walkę z kretoszczurami. Mamy też lupkę. No, tu chyba będzie rozwiązanie zadania. Zobaczymy. Tak jak myślałem. Trenowane kretoszczury. Brzmi dość ciekawie. Prawdopodobnie ostatni etap misji to będzie walka z tymi trenowanymi, czy też stresowanymi potworkami. Na razie dokończmy sobie obecne zadanie. Dwa pomieszczenia. Teraz jeszcze przepraszam Was za drobne cięcie, ale pewne kwestie, na które ja nie mam wpływu, wystąpiły. I ostatni pokój. O, jeszcze jeden. To szczur do zebrania, że tak powiem. Ostatnie 3 do pokonania. Ten jakiś chyba bardziej wytrzymały, albo słabiej nam polosowało uszkodzenia. Musimy się tutaj wrócić. Koniec misji. Zobaczmy zatem ekran na podsumowanie. Głód ziemniaczany. Etap 5. Przedostatni. Zobaczmy, co w tej lokacji czeka na naszych bohaterów. Zacznijmy od zbadania
parteru, o, tym razem nieco inni przeciwnicy w porównaniu z tymi, z którymi do czynienia mieliśmy w poprzednich etapach zadania. Może to jacyś farmerzy z konkurencyjnej plantacji? Kto wie. Drużyna i tak radzi sobie całkiem nieźle. Choć tu podejrzewam, zużyjemy nieco więcej steampaków. Mamy tutaj 5 pięter. Już zbadane. O, jest boss. A, bossa już nie ma. No kurwa, Linda i tak nie zawiezie nas wyżej. Jest niepotrzebnie. Biegniemy z powrotem. Pięciu przeciwników. Dość szybko sobie z nimi tutaj radzimy. Dobrze, przynajmniej sporo kapsli nam wpłynie na konto naszej krypty. A te niewątpliwie przydadzą się do uzbrojenia w legendarne bronie. Jeszcze kilku bohaterów, których zdecydowałem się stale wysyłać na eksplorację pustkowia. Niektórzy już nawet otrzymali pancerze wspomagane. Jakaś lepsza broń również jest wskazana i mile widziana. O, kogo my tu mamy? Uratowaliśmy farmera, który nazywa się Wilczy Cień. I otrzymujemy od niego lunchboxa. I prawdopodobnie w ostatniej misji będziemy musieli pokonać, tak jak przypuszczałem, wielkiego zmutowanego kretoszczura. Być może będzie to jakiś potwór specjalny. Choć mając już ze sobą wiele godzin spędzonych w tej grze, żadnych specjalnych potworów, poza oczywiście bossami, nie miałem okazji spotkać. Cały czas nie wiem, co z supermutantami. Są oni nieodłącznym elementem całej serii Fallouta. Ciekawe, czy tutaj Fallout Shelter również trafimy na supermutantów. Może któraś aktualizacja wprowadzi do gry tych właśnie przeciwników. Zobaczymy. Twórcy mają spore pole do popisu. Tą grę naprawdę można jeszcze mocno, mocno rozbudować i rozbudowywać, tak aby nie nudziła się. W międzyczasie kończymy etap numer 5. Po ekranie podsumowania zaproszę Was oczywiście na ostatni etap. Mam nadzieję, że za kilka chwil uda się zwalczyć ziemniaczany głód. Naszym celem jest konfrontacja z matką roju kretoszczurów. Nie wiem, jak to lepiej przetłumaczyć. Lokacja jest całkiem spora. Ruszamy zatem do boju już na pierwszy ogień. Boss, mam nadzieję, że to nie jest główny boss całej tej misji. Celnych trafień. Boss nam się tutaj przemieścił, ale to na niewiele mu się zdało. Pokonujemy pierwszych przeciwników i dzielna drużyna rusza dalej. Oby tylko były tu tak duże pomieszczenia jak na pierwszym piętrze, w zasadzie na parterze. Kolejny boss, nim reszta drużyny się ustawiła. Pierwszy kretoszczur został już pokonany. Tutaj mamy, nie wiem, czy dobrze zauważyłem, o jednego przeciwnika więcej.
się pomyliłem, to wybaczcie. Tak tylko nagrywam, jest już dość późna godzina. Idziemy dalej. Trzy kondygnacje przed nami. No i niestety kończą się przyjemne, duże pomieszczenia. Tym na szczęście nie ma walki. Znajdujemy jakiś tandetny pistolet. Kolejne pomieszczenie. Znów reto szczury. Tym razem tylko dwie sztuki. Wystarczyła jedna seria z naszych broni, aby pokonać tych przeciwników. I biegniemy dalej. Kolejne duże pomieszczenie. Bardzo przyjemnie się w takich pomieszczeniach gra. O, tutaj mamy już całkiem pokaźne statko kretoszczurów. Tu sporą robotę powinien nasz Harry z Newkiem robić. Jeszcze dwa kretoszczury. Nawet trzecia atomówka nie zdążyła dolecieć. O, Nuka Cola. To jest akurat świetne znalezisko, aż 7 sztuk. Zwróci mi się nieco wysyłanie wcześniej na misję naszych bohaterów, w zasadzie przyspieszanie dotarcia na miejsce, czy też powrotu. Co my tu mamy? Jakaś rozmowa? I otrzymujemy złoty płaszcz laboratoryjny, to jest plus 7 do inteligencji. Przyda on się naszym mieszkańcom produkującym steampaki. Przyspieszy to nieco wytwarzanie. Dlatego znalezisko jest całkiem niezłe. Chyba mam już jeden legendarny płaszcz w ekwipunku, w składziku, tak może powinienem powiedzieć, ale kolejna sztuka. Na pewno cieszy. Nie trzeba będzie jej produkować. Produkcja legendarnych strojów czy też broni trwa około, uwaga, 7 dni. O czym pewnie wiedzieliście. Zresztą oglądając moje materiały wcześniejsze, mogliście się niejednokrotnie przekonać. Mamy kolejne kretoszczury. Spodziewam się, że w następnym pomieszczeniu czeka na nas boss główny całej sześcioetapowej misji. Misja naprawdę bardzo przyjemna, tak powoli podsumowując to wszystko, łatwa, ale mimo tego przyjemna. Zatem ciekawy pomysł twórców na scenariusz do tego zadania. Dla pewności wyleczę sobie ekipę, tutaj nawet Russell nie potrzebował steampaka. Mamy ostatecznego bossa, choć spodziewałem się jakichś trudniejszych przeciwników, nawet bossa oznaczonego czachą nie ma. Odbierzmy nagrody i słuchajcie, na ekranie podsumowania się chwilę zatrzymam. Dziękuję wam serdecznie za spędzenie ze mną kilkunastu minut, śledząc poczynania mojej drużyny w kolejnej misji. Jest to już ostatnia misja, jaką dla was nagrywam. Z gry Fallout Shelter pewnie pojawią się jeszcze jakieś materiały, jednak nie będzie ich wiele, chyba że twórcy gry postanowią wprowadzić jakieś wielkie zmiany. Wtedy również informacjami na ten temat postaram się z wami podzielić. A na teraz raz jeszcze dziękuję wam za obejrzenie materiału. Pozostawcie ocenę pod filmem. Ja żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!